Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę Państwa, ostatni cykl z cyklu wykładów o zwycięskich krucjatach różańcowych opowiem Państwu o paru, no i zakończę albo znakiem zapytania, albo wykrzyknikiem. Mianowicie poprzednim razem mówiłem o tym prawdziwym cudzie nad Wisłą i ukazywaniem się dwukrotnym, potwierdzonym Matki Bożej bolszewikom, żołnierzom. Natomiast Stalin przy pomocy masonów związanych z Rooseveltem w Jałcie zagarnął tą wschodnią Europę dla siebie. Tam byli oczywiście również bezpośredni agenci KGB po stronie Roosevelta, ale jedno i drugie spowodowało, że oddano Stalinowi, za przyzwoleniem zresztą Churchilla również, oddano całe nasze kraje w 1943 czy 4. I między innymi podzielono Niemcy na trzy strefy okupacyjne i podzielono Austrię na trzy strefy okupacyjne. Otóż w 1948 i 1949 został wzbudzony w Austrii skromny franciszkanin, ojciec Pawliczek, z pochodzenia pewnie Czech, bo to się pisało przez Cz Pawliczek, ale Austriak, który zainicjował krucjaty różańcowe i krucjaty, marsze pokutne różańcowe w całej Austrii. Otóż z tego co wiem, a dowiedziałem się między innymi z odtajnionych archiwów sowieckich, które zostały na krótko, takie było okienko w 91 za tego pijaka, jako tam Jelcyna, zostały odtajnione. Wtedy było ogromne zdziwienie, że przecież my mamy tanki, czyli czołgi, my mamy cały terror, a tam jacyś czarownicy chodzą po ulicach z jakimiś takimi paciorkami. I w ten sposób, wtedy już rzeczywiście zupełnie pogańscy ateistyczni donosiciele z Austrii donosili, że oni się, ci czarownicy, nie boją, oni śpiewają jakieś pieśni czy zaklęcia i chodzą po ulicach. Otóż od 1949 do 1954 tych, którzy chodzili po ulicach, było coraz więcej. Czy mogę zacytować? Może mogę. To była fatimska krucjata różańcowa o ratunek dla Austrii. Czyli mniej więcej to samo, co w tej chwili od 3 lat trwa w Polsce, czyli krucjata różańcowa za ojczyznę. Tam w Austrii chodziły te procesje po kilkaset osób, a czasem to było wiele tysięcy. W roku 1954-1955, czyli 60 lat temu, były to już setki tysięcy Austriaków. Otóż kanclerz Rahm, austriacki kanclerz, był w tym czasie wezwany do Moskwy. I tam zapisał 13 maja 1955 roku. To są wszystko dokumenty. To nie są jakieś tam opowieści, legendy. Cytuję. Dziś dzień Fatimy, bo 13 maja, objawienia fatimskie. Rosjanie jeszcze bardziej zatwardziali. Modlę się do Matki Boskiej, aby pomogła narodowi austriackiemu. I nagle biuro polityczne KPZR uznało niepodległość i neutralność Austrii. To się działo właśnie w tych dniach. I była taka okres zajęty tej krótkiej dostępności, gdzie między innymi Wołodia Łukowski był tam z jednym z pierwszych skanerów, który przykładał do tych tajnych dokumentów. Stąd wiemy, jakie były reakcje biura politycznego. Otóż to biuro polityczne nie miało żadnych przyczyn gospodarczych, politycznych, militarnych, by z mordy tego niedźwiedzia wypuścić Austrię. Nie było.
po prostu wypuścili. I to te skany są dostępne. Więc badacze z podziwem i oszołomieniem stwierdzili, że nie sformułowano wtedy nawet dla siebie, tajnie w biurze politycznym, żadnych racjonalnych przyczyn tego kroku. Natomiast jeden z moich rosyjskich przyjaciół, bo to cytuję, znaczy to jest mój tekst, który czytam, zwrócił mi uwagę, że materialiści i ateiści są bardzo przesądni. Gdy zobaczyli, że ulicami przechodzą tysiące czarowników z jakimiś paciorkami i zaklęciami i nie lękają się bajców ani tanków, no to sami się przestraszyli. Może i tak. Następną krucjatą, która była zwycięska, to była krucjata na Filipinach, gdzie był taki rządca, władca, nie pamiętam jak on nazywał, prezydent chyba, Marcos, który na tłumy, które protestowały przeciwko jego dyktaturze, wysyłał armię. Otóż wtedy kardynał Sin też, zobaczmy, proszę Państwa, za każdym razem apel o krucjatę, o ratunek dla kraju, zaczynał się od góry. Tylko myśmy byli tego pozbawieni, Polacy w 2011, musieliśmy sami, laicy. A tam kardynał Sin wystąpił z apelem o marsze różańcowe, o modlitwy różańcowe i o marsze pokutne. I kiedy wojska, jakaś tam dywizja wielka zobaczyła, Marcos nakazał te demonstracje zbombardować. Ale kiedy lotnicy, którzy szli na to bombardowanie tłumów, zobaczyli 2 miliony ludzi ustawionych w kształt krzyża, przypuszczalnie chodziło o to, że tym ludziom było wygodnie stanąć na tych wielkich ulicach, czyli tej ulicy i tej wielkiej poprzecznej. Ale w każdym razie tak by wytłumaczyli cynicy. W każdym razie zobaczyli znak krzyża i nie ośmielili się tych ludzi zbombardować. Zdarzały się wtedy również takie cuda, że potwierdzone oczywiście, że moździerze, z których strzelano z wielkich odległości do tych ludzi, nie donosiły. Gdzieś kule szły w bok. I wtedy ta krucjata różańcowa na Filipinach w 1986 zwyciężyła. Węgry 2006-2010. Jak Państwo wiedzą, powinni wiedzieć, wszyscy wielcy wodzowie narodów, mówię o kardynale Wittrzętym, mówię o kardynale Wyszyńskim, o kardynale Chlądzie, mówili, że wystarczy, żeby 10% narodu modlił się uczciwie, porządnie na różańcu, a nastąpi zwycięstwo różańcowe. Proszę Państwa, nie wszyscy. Wystarczy, że co dziesiąty. 10% to jest co dziesiąty. Otóż na Węgrzech ta potwornie skorumpowana grupa Gyurcsányego, taki jacyś tacy złodziejcy socjaliści, mówili, żebyśmy zawsze ludziom kłamali i dalej kłamiemy. I kiedy to ludzie zobaczyli, to wtedy się wszystko przełamało i to, że już episkopat spowodował węgierski, że 10% narodu modliło się na różańcu, spowodowało, że ten rząd odszedł w niesławie. A jak u nas pojawia się kolejna afera taśmowa, w której minister spraw wewnętrznych mówi, że państwo istnieje tylko teoretycznie, to ci wszyscy ludzie nie są posyłani bezpośrednio na latarnię i z pociąganiem za nogi, żeby sprawdzić, że dobrze wiszą, tylko są dalej bezkarni. My dopuszczamy do tego, żeby ci ludzie, teraz jakaś kuchara została premierem czy prezesem, coś takiego, i już nie jest istotne obietnice Dorka, który obiecywał, że będą rozliczeni. Na początku mieli być rozliczeni ci, czyli on sam, którzy doprowadzili do tego, że państwo istnieje tylko teoretycznie. A później skręcili. Nie, nie, tutaj to trzeba rozliczyć tych kelnerów, którzy nas nagrywali, bo jak to można nas nagrywać? Więc zobaczcie Państwo, jaka to jest różnica. Węgry pod rządami Orbana
podziękowały, spłaciły bardzo szybko pożyczkę Międzynarodowego Funduszu Walutowego i zamknęły biuro Funduszu Walutowego, tych globalistów, tych banksterów, którzy ich rabowali. A my otwieramy ręce, nogi, wszystko na przyjęcie tego gwałtu. Dlaczego tak się dzieje? Krucjata różańcowa za ojczyznę w Polsce powstała gdzieś pod Niepokalanowem, w Teresinie chyba, w 2011 roku. Jest to już przeszło 3 lata, 3,5 roku. Natomiast i w dodatku w tej krucjacie bierze udział 15% biskupów. Tak, biskupów procent jest rzędu kilkunastu. Natomiast narodu jest o wiele mniej. A ci wielcy interreksi prorokowali, bo to byli prorocy, że konieczne jest 10% narodu. Niestety większość episkopatu w Polsce ustawia się bokiem czy tyłem, jak dotąd, do sprawy krucjaty różańcowej, a dodaję ze względów dyplomatycznych, jak dotąd, bo mam nadzieję, że oni jednak zobaczą, że im się opłaci stanąć na czele. Bo musimy w sposób tak cyniczny do nich podchodzić. Wam, kardynałowie biskupi, czas najwyższy, byście stanęli na czele, jeśli chcecie zachować swoje stanowiska. Ja już nie mówię w tej chwili o zachowaniu niepodległości Polski, o uratowaniu nas przed wojną atomową, czy jakąkolwiek inną wojną, ale mówię tylko o waszych stanowiskach. Otóż czas najwyższy, by biskupi, arcybiskupi, kardynałowie stali na czele naszej krucjaty. I wtedy z całą pewnością ponad te 120 czy 130 tysięcy ludzi, które w tej chwili zadeklarowało, że odmawia codziennie dziesiątkę różańca, ta ilość skoczy 10 czy 100-krotnie. Proszę Państwa, mówię do tych, którzy odmawiają codziennie tą dziesiątkę różańca za ojczyznę, ale którzy nie posłali do sekretariatu krucjaty tej wiadomości. Jest niezwykle istotne, byście wszyscy, to jest, można znaleźć w Google bardzo łatwo adres krucjata za ojczyznę, byście posłali tam to zawiadomienie, dlatego że właśnie od tego, jaki jest przyrost tych ludzi modlących się za ojczyznę, zależy, kiedy ci w jakiś sposób zastraszeni biskupi staną na naszym czele, a my ich naprawdę potrzebujemy. Z Panem Bogiem.